Hej, jak się macie? Wszystko u was dobrze? Zdrowi? No mam nadzieję, ja natomiast jestem chory. Dosyć nieprzyjemnie. Kurczę, nie muszę chyba mówić tego, że zima nas robi w konia. No naprawdę, ja patrzę przez okno. Dzisiaj jest który? Trzeci, czwarty, piąty? Gdzieś tak w tych... Nie wiem, chyba piąty. Kwietnia. I ja mam tam śnieg. Nie wiem jak u was, ale jest masakra. Nos zatkany. Nieprzyjemnie, prawdę powiedziawszy. I tak sobie myślę, jak odpalicie tego vloga, to znajdą się tacy, którzy powiedzą: patrzcie, kurde, Rok to jest naprawdę gość, jak on się dla nas poświęca. Chory jest, ale nagrywa. I to będzie miłe dla mnie. Ale znajdą się też tacy, którzy powiedzą: ja pierdzielę, patrzcie na tego Roka, jaki na kasę łasy. Chory powinien leżeć, a miło to nagrywa. Kurde. Zastanawiam się, czy w życiu w ogóle jest coś takiego jak fakty. I wydaje mi się, że są tylko interpretacje. Każdy na świat patrzy inaczej, każdy inaczej go ocenia i tą samą sytuację potrafimy ocenić zupełnie inaczej, w zależności od tego, w jakim humorze znajdujemy się w danym momencie. Nie o tym miało być. Ale nic, opowiem wam coś zabawnego. Znaczy, z mojego punktu widzenia było zabawne. Musicie wybaczyć, może nie być, ale jestem trochę podchorowany, zatem moje poczucie humoru też mogłoby tak być słabsze. Widzicie te pudła z tyłu? Tak trochę bajzlowo u mnie w mieszkaniu czasami bywa, bardzo rzadko. Moja żona do tego nie dopuszcza, ale ostatnio dostałem mnóstwo różnych paczek, różnych rzeczy od różnych firm. Ludzie mnie jakoś lubią, uważają, że jak ich towar pojawi się gdzieś u mnie na vlogu, to to będzie fajne. Ja unikam takich rzeczy, nie pokazuję tych rzeczy, które mi ludzie przysłali. Być może to zmniejszy ilość paczek, ten komunikat. Tak czy inaczej, dostaję mnóstwo tych paczek. I wyobraźcie sobie, że czasami zdarzy się, że dostanę paczkę niewłaściwą. To znaczy, ludzie, którzy przynoszą, kurierzy, już są tak przyzwyczajeni, że do mnie przychodzą z jakąś paczką, że czasami chyba biorą byle co. I wczoraj dostałem niezwykły przyrząd. To była jakaś, nie wiem co to było, jakaś busola czy coś. Coś ze sklepu z antykami, tak czy inaczej. Rozpakowywałem to chyba z 5 minut, bo było ofoliowane, styropian, inne takie. Otwieram pudełko i mówię: no ja pierdzielę, czegoś takiego jeszcze mi nikt nie przysłał. Jakiś taki przyrząd do nie wiem do czego. Szkoda, że nie mogę wam tego pokazać. No pół godziny później wszedł kurier i to zabrał. Planowałem wam pokazać, ale no cóż, dziwne to było i zaskakujące. Opowiem wam historyjkę jeszcze. A propos... właśnie nie, a propos niczego. Tak mam ochotę. A propos mojej wpadki, o tak, lubicie słuchać o wpadkach, nie? Otóż widzicie, jeżeli chodzi o docenianie czyichś umiejętności kulinarnych, to ja z reguły, ja w ogóle jestem taki miły gość, przyjacielski, chwalę jak ktoś coś zrobi, nawet jeżeli niekoniecznie jest to smaczne. Tak po prostu, żeby było przyjemnie kucharzowi, bo sobie zawsze myślę, że jak się mu powie coś miłego, to potem będzie przy następnej potrawie będzie chciał się wpisać w te słowa moje i będzie chciał jeszcze raz zadowolić moje podniebienie. Może to jest błędna filozofia, ale zdecydowanie wolę chwalić niż krytykować. Cóż, otóż byłem u teściowej na cieście, to znaczy to była w ogóle impreza, ale było tam też ciasto. I nie wiem, co mi wtedy do łba strzeliło. Nie wiem, z reguły tak nie postępuję, zaufajcie mi, ale... to było ciasto bardzo smaczne, sympatyczne, nawet atmosfera była jak najbardziej okej. Jednakowoż miało jedną wadę. Spód tego ciasta wyszedł wyjątkowo twardo. Wszyscy siedzący przy stole chwalili ciasto, odkrawając oczywiście ten spód. Zatem moja teściowa, stojąc przy nas, przy stole, zwraca się do mnie z pytaniem: jak tam smakuje? Mówię: dobre, jak najbardziej. I teściowa mówi do mnie: wydaje mi się, że tam coś ze spodem wyszło nie tak. Ja sobie myślę tak, no kurde, albo to jest jawna prowokacja, to znaczy nie, to nie miałem takiej myśli od razu, ale rozumiecie. Mówię: kurde, jak już ktoś mnie tak bezpośrednio pyta, to przecież nie mogę skłamać prosto w oczy, tym bardziej, że wszyscy odkrawają to. I mówię: no wie mama, ciasto jest bardzo dobre, ale ten spód jakiś twardy. Co było wtedy, zapytacie? No właśnie taka cisza, jak teraz wam zaprezentowałem. Nagle wszystkie rozmowy ucichły. Musiałem popełnić jakieś straszne przestępstwo, ale spód był twardy, mimo że ciasto było pyszne, ale do licha ciężkiego. No przecież nie można człowiekowi zadawać takiego pytania, prawda? What the hell, mam vloga, nie mogę otwierać. Pewnie znowu przyszła jakaś paczka. No dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa.